Domasolisy.pl, jesteśmy z trenerem drużyny rezerw, panem Damianem Skwarkiem. Witamy, trenerze. Witam serdecznie. Pierwsze pytanie od razu po tej gorącej wiadomości, którą otrzymaliśmy z MZPN-u, mianowicie trzeci walkover w tym sezonie. Dlaczego tak się stało? Zespół jest dopiero tworzony i są pewne problemy z przepływem informacji. I to jest jakby tak największy problem na dzień dzisiejszy. Tak jak mówiłem, zespół jest stworzony, staramy się, żeby te wszystkie problemy łącznie z tymi walkowerami były rozwiązane. No i mamy nadzieję, że już na wiosnę żadnych tego typu problemów nie będzie. Za pierwszym razem, z tego co pamiętam, bo oczywiście no, tą sekcję śledzi inny kolega z naszej redakcji, był problem z nieopłaconymi żółtymi kartkami. W tym momencie dwóch graczy, którzy za długo zagrali. Jak to wygląda proceduralnie, jeśli chodzi o przepisy? Proceduralnie wygląda to tak, że jeżeli zespół nie przystąpi trzy razy do meczu, wtedy jest relegowany klasę niżej, ale tutaj jest akurat inna sytuacja, bo w każdym z tych meczy występowaliśmy, graliśmy i tutaj na razie nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o relegację, o klasę niżej. Muszę zapytać, ponieważ no, otrzymałem taką informację od chłopaków, że to jest debiut trenerski, jeśli chodzi o drużynę seniorów. Mam nadzieję, że tutaj nasz researcher nie zawiódł. Była presja, były obawy przed objęciem seniorów. Bo do tej pory, co słyszałem, pracował pan tylko z zespołami młodzieżowymi. Zgadza się, aczkolwiek też byłem w sztabie pierwszej Legionowi, tak więc powiedzmy te doświadczenia z seniorami, z zawodnikami już ukształtowanymi już pewne miałem, tak więc myślę, że obawy raczej nie. Myślę, że bardziej była to szansa i cały czas jest szansa dla mnie na to, żeby się rozwijać. Polonia akurat taką szansę daje, duży klub z dużymi tradycjami i no i tak na to patrzę. Był to duży przeskok, bo wiadomo, no, piłka młodzieżowa to troszeczkę inne walory, tam jednak troszeczkę bardziej chłopaki technicznie, tutaj no, ten poziom A-klasowy to jednak dużo więcej drwali, gra fizyczna, ciężko się przestawić? No, zgadza się, jest dużo przypadku, no, poziom wiadomo, jeszcze nie jest taki, jaki byśmy chcieli. No, tak jak mówiłem, jesteśmy na etapie organizowania tego zespołu. Mamy nadzieję, że ten sezon chcielibyśmy po prostu zbudować taki trzon zespołu, podstawy do tego, żeby kolejny sezon już powalczyć o wyższe cele. Sezon zaczynał trener Giedrys. Pan zmienił go po jego dwóch zwycięstwach. Dlaczego tak to się odbyło i jakie w tamtym momencie zarząd stawiał przed panem cele? Jeżeli chodzi o przyczyny zwolnienia trenera Giedrysa, to już pytanie nie do mnie. A jeżeli chodzi o cele, no to tak jak mówiłem, celem jest budowa zespołu, podstaw trzonu, który będzie grał, który będzie miał zwyciężać za rok tak naprawdę, bo w tym roku, tak jak mówiłem, no jest to organizacja zespołu. Dopiero co powstaliśmy, no były pewne problemy, które miał trener Giedrys. Ja tak samo mam problemy różnego tak samo rodzaju. No i staramy się po prostu to organizacyjnie pospinać tak, żeby było jak najlepiej i wiosna, żeby już była dużo lepsza. I tak jak mówię, myślimy długofalowo o tym, żeby następny rok był już dużo, dużo lepszy. O trenerze Giedrysie mówiło się, że to taki dosyć duży showman, jeśli chodzi o klasę A. No, pamiętamy dosyć ciekawe zachowania na linii, w okolicach ławki rezerwowych, czasem też dyskusje z sędziami. Jak skoro tak prezentuje się trener Skwarek? Czy on taki bardziej stanowany jest podczas tych meczów, czy jednak też jeszcze czymś nas zaskoczy? Staram się trzymać nerwy na wodze, aczkolwiek wiadomo, że w trakcie meczu są duże emocje, czasami trzeba jakoś mocniej zainterweniować, czasami trzeba mocniej dotrzeć do zawodników. No staram się to wypośrodkować. Ogólnie mam zawodników, którzy chcą pracować. Ci chłopcy, którzy przychodzą, jest to dużo chłopaków młodych, rocznik 2001, 2000, 99. Chcą pracować, to osoby, dla których piłka to pasja.
i tutaj jakichś większych problemów nie ma, aczkolwiek no tak jak mówię, no czasami też trzeba wstrząsnąć zespołem, czasami trzeba być zdecydowanym. No i tak to wygląda u mnie. No to muszę zapytać, bo no na razie ta jesień no nie idzie po waszych planach. Kończycie jako ostatni zespół w tabeli. Żeby się utrzymać, no trochę tych punktów wiosną trzeba będzie zdobyć. Taka szybka analiza, bo jesteśmy już po zakończeniu tej rundy jesiennej. Co zawiodło i czy to tylko były kwestie związane tak naprawdę z brakiem zgrania tego zespołu, z tym, że ono się tworzył dopiero? Na pewno jest to problem wynikający z tego, że ten zespół dopiero co powstał. Jest dużo zawodników młodych, którzy też tak naprawdę wchodzą dopiero do tej piłki seniorskiej. I tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, jest to też dla niektórych spory przeskok. Aczkolwiek ja mam nadzieję, że będą kolejni młodzi zawodnicy przychodzili, bo chciałbym stawiać na młodzież, właśnie chłopców z rocznika 2000, 2001, 99. I na tym mi bardzo zależy, żeby właśnie młodzi chłopcy przychodzili. No oprócz zgrania na pewno obrona jest do poprawy, bo tutaj były największe problemy. Traciliśmy bardzo dużo bramek, za dużo i to jest na pewno do poprawy. Na pewno też skuteczność, ponieważ było dużo sytuacji. Potrafimy stworzyć sytuację, potrafimy się utrzymać przy piłce, no ale są problemy z wykończeniem akcji i to też jest na pewno do poprawy. A różnice punktowe nie są jakieś wielkie. Tak naprawdę ostatni zespół i chyba piąty czy szósty to jest różnica 7 bodajże punktów czy 8, tak więc to nie są jakieś kolosalne różnice. No tak, dobra seria i zdecydowanie jesteście znowu w grze. Rotacje. Z tego co pamiętam, bo też spoglądałem troszeczkę na te wasze spotkania, strasznie dużo zmian. Nie było chyba takiego meczu, gdzie powiedzmy, że większość zawodników się powtarzała. Jest to spowodowane tym, że ciągle szukacie, że ciągle zgłaszają się nowi ludzie, czy też są problemy jakieś tutaj ze zebraniem tego zespołu, no bo też chłopaki wynotowali mi, że zawarczały się spotkania, że jechaliście w 13. Tak, no wynika to z kilku rzeczy. No, po pierwsze, mieliśmy kilka kontuzji do takich chłopaków, którzy no, na pewno dużo by pomogli, szczególnie właśnie w obronie i to jest jakby największy problem. Kolejna sprawa jest taka, że no tak jak mówiłem, no, ten zespół się tworzy, są to osoby, jest trzon powiedzmy 8-10 chłopaków, na których zawsze można liczyć. No ale to wiadomo, to są osoby, które przychodzą tutaj z pasji, przychodzą, bo chcą grać dla Polonii, inwestują swój czas wolny w treningi, w mecze. Czasami zdarzało się tak, że ktoś po prostu no, niestety pracował albo jakieś inne sprawy prywatne. Kolejna rzecz jest taka, że czasami bywało tak, że schodziło do nas z pierwszego zespołu 8 zawodników, czasami było tak, że 3 zawodników i te rotacje też wynikały z tego, ponieważ wiadomo, no, pierwszy zespół jest priorytetem, zawodnicy z pierwszego zespołu mają priorytet i te zmiany też z tego wynikały. Muszę przyznać, że dosyć ciekawym pomysłem było wykorzystanie 2 bramkarzy w trakcie jednego meczu. Zaczyna na bramce Balawajder, kończy Siryk. No, nie spodziewałem się, że Janek będzie aż taki bramkostrzelny. Autorski pomysł pana, czy z trenerem Wojdygą tutaj ustaliliście, żeby w ten sposób Janka wykorzystywać? Ustalone było to z trenerem Wojdygą oczywiście. No wiadomo, w trakcie treningów i Balawajder i Siryk grają też w polu, tak więc wiadomo, dzisiejszy bramkarz około 70% kontaktu z piłką ma z nogą, tak więc myślę, że to jest bardzo dobry i sprawdzian i możliwość rozwoju dla nich, ponieważ z jednej strony mają szansę pobronić, a z drugiej strony mają szansę też pograć w polu, poprawić właśnie te umiejętności gry nogą, decyzji, podejmowania decyzji. Właśnie myślę, że to jest bardzo dobra okazja dla nich, a
No akurat tak wyszło, że Janek też strzelił no w jednym meczu bodajże dwie bramki, w drugim jedną bramkę, tak więc Tomek zresztą też miał okazję, no tylko że akurat tutaj brak skuteczności. Mam nadzieję, że to będzie poprawione i też jakieś bramki strzeli. Dużym problemem polonistów, ale tych pierwszych, no jest obsada właśnie z przodu. Próbowaliście może tam trenera Chrobaka namawiać na to, żeby postawił na Janka? Jeszcze nie próbowaliśmy, aczkolwiek wiadomo, że Janek był bardzo zadowolony po tym meczu. No myślę, że może on taki pomysł podsunął trenerowi, ale nie wiem co na to trener Chrobak. No zobaczymy w Zambrowie. Młodzieżowcy, ci ludzie delegowani z pierwszego zespołu, krótką ocenę mógłbym prosić, no bo my ich widzimy kilka minut tak naprawdę podczas tych spotkań, kiedy trener Chrobak wpuszcza ich, to są epizody w drugich połowach zwykle. U pana grają trochę więcej. No taka laurka dla, kto najlepiej się prezentuje w pana oczach, kto jeszcze musi coś poprawić. Znaczy, tak, chciałbym zacząć od kwestii tego, że najważniejsza jest to chyba rzecz, że zawodnicy właśnie z pierwszego zespołu, ci młodsi przede wszystkim się przekonali do tego, żeby grać w drugim zespole, że to nie jest jakaś ujma na honorze, bo tylko A klasa. I tutaj przede wszystkim największa zmiana taka mentalna na plus dla wszystkich, bo chłopcy chcą grać, no zrozumieli pewne rzeczy, że gra czy w trzeciej lidze, czy w A-klasie tak samo jest im bardzo potrzebna. Te minuty na boisku tak samo, każda jest bardzo cenna i to jest największa zmiana taka in plus. Jeżeli miałbym kogoś wyróżnić, no to na pewno bramkarzy, bo ich mam jakby najczęściej. I właśnie Bala i Tomek. No, bardzo profesjonalnie podchodzą do swoich zadań. Nie ma jakiegoś tam gwiazdorstwa, narzekania. Obydwaj chcą grać, czy to w polu, czy w bramce. Jeżeli miałbym jeszcze kogoś z pola chwalić, ogólnie tak naprawdę każdego mógłbym po trochu pochwalić. Ponieważ tak jak mówię, no, największa zmiana mentalna jest w ich podejściu do tego. I tutaj się bardzo dużo zmieniło. I na pewno też w trakcie rundy wiosennej też ci chłopcy dużo będą mogli nam pomóc. Widziałem spory luz i też takie opanowanie u Bazylego Kokota. To jest na pewno takie budujące, że mimo tego, że nie łapie się, to jednak u was jest takim mocnym ogniwem. Podobało mi się też szaleństwo z przodu Sałczka i Zycha. Jednak troszeczkę nie mogę zrozumieć, dlaczego akurat tych dwóch ostatnich ma takie duże problemy z wejściem do tego zespołu pierwszego. No, u was prezentują się tak dosyć dojrzale, tak widać, że taka pozytywna arogancja jest u nich, że są w stanie udowodnić starszym kolegom właśnie z tej A-klasy, jak grają dobrze. A jednak tego nie potrafią przekuć już na pierwszy zespół. No, Zych moim zdaniem za szybko się spala na chwilę obecną. Trener też to widzi, czy to tak tylko kibice w tej chwili z trybun nieprofesjonalnie mogą oceniać? No myślę, że jeżeli chodzi o Zycha, to on akurat tych szans dostaje coraz więcej. Wiadomo, że każdy z tych chłopaków z jednej strony ma umiejętności, ale z drugiej strony też dużo rzeczy do poprawy. Dużo pracy jeszcze przed nimi. U Zycha, tak jak mówiłem, tak jak zresztą u innych, myślę, że taka pozytywna zmiana mentalna nastąpiła i no i tak jak mówię, on coraz akurat więcej szans dostaje. Tak więc myślę, że czas tylko na jego korzyść pracuje. Jeżeli chodzi o Sałczka, no on troszkę mniej gra, wcześniej troszkę więcej grał. Z czego to może wynikać? No, czy to jest słabsza forma? No mi jest ciężko to ocenić. No, ocenia to trener Chrobak i on podejmuje decyzję. Na pewno każdy z chłopaków, tak samo Bazyl, też bardzo, właśnie tak jak tutaj pan wspominał, dojrzale gra. Zresztą świadczy o tym też na przykład ostatni mecz, gdzie jak Bazyl grał w obronie, potrafił tą obronę jakoś trzymać. Ta obrona grała dosyć pewnie. W drugiej połowie, jak już niestety nie mogliśmy z niego skorzystać, no to nagle się zaczęły robić duże problemy.
Myślę, że każdy, tak jak wspomniałem, ma dużą przyszłość przed sobą, no tylko musi bardzo ciężko pracować. A na pewno te szanse dostaną od trenera Chrobaka. Myślę, że trener ma ich na każdym treningu, widzi, jakie postępy robią, czego im brakuje i na pewno są w dobrych rękach. Częściej będziemy widzieć Mariusza Wierzbowskiego w rezerwach. Doprowadzi go pan tutaj do stanu używalności, tak żeby w pierwszej drużynie mógł zaistnieć? Mam taką nadzieję, jeżeli chodzi o Wierzbę, to ostatnio był problem, miał kontuzję pleców. Myślę, że jak się wyleczy i będzie ciężko pracował, to tak samo jak każdy inny chłopak ma szansę na grę, tym bardziej, że umiejętności ma bardzo duże. Swój warsztat umiejętności, rozumiem, że będzie pan szkolił już pod okiem trenera Chrobaka. Coraz częściej widzimy pana na ławce rezerwowych pierwszej drużyny. Podgląda pan ewentualnych wypożyczonych z pierwszego zespołu, czy to jest forma nauki, ewentualnie podpatrywania starszego stażem kolegi w pracy? Wszystkiego po trochu, bo z jednej strony jest to możliwość uczenia się od trenera, który już dużo przeżył, wiele klubów prowadził na tym najwyższym poziomie i z młodzieżą, i z seniorami. Z drugiej strony, jak tutaj przychodziłem, to też rozmawialiśmy o tym, żeby drugi zespół nie był oderwany od pierwszego i w drugą stronę. Tak więc myślę, że to też właśnie w tą stronę działa. Jeżeli chodzi o też mój warsztat, no to staram się cały czas uczyć. To jakby no jedno z pierwszych pytań było, czy też będzie możliwość właśnie być przy pierwszym zespole, żeby właśnie móc się czegoś nauczyć, podglądać właśnie chłopaków, jak oni wyglądają na treningach. Potem nie ma takiego problemu, że nie wiem, kto do mnie schodzi, nie wiem, w jakiej jest formie, czy ktoś ma kontuzję. Tak więc myślę, że tutaj tak wszystkiego po trochu. Rozumiem. Okres zimowy przed nami. Zanim przejdziemy do planów pana drużyny, jeśli chodzi o przygotowanie do wiosny, utarło się takie stwierdzenie, że w klasie A potrzebni są drwale, właśnie wyrobnicy, tacy zawodnicy, którzy będą przestawiać troszeczkę tych panów z brzuszkami, którzy rekreacyjnie przychodzą właśnie w weekend zagrać. Będziecie szukać też takich piłkarzy, którzy no może troszeczkę bardziej doświadczeni niż ci, którzy są w tej chwili, bo pan wspomniał właśnie, że młodzież będzie ogrywana. Czy tacy właśnie zabijacy, wojownicy pojawią się też w zespole rezerw? Będziecie szukać też takich piłkarzy? Dla każdego teraz jest miejsce w Polonii. Każdy, kto chce, może przyjść. Nie ma znaczenia, czy to jest chłopak, który ma 16 lat, czy ma 30. Każdy może przyjść. Drzwi są otwarte. Szukamy jak najlepszych chłopaków, żeby ta gra wyglądała coraz lepiej. Tak jak mówiłem, tworzymy tak naprawdę dopiero ten zespół. Są różne problemy, ale tutaj myślę, że sobie z tym poradzimy. Mam też nadzieję wielką, że chłopcy z MKS-u, że będzie taka szansa, żeby doszli, żeby mogli grać, właśnie ogrywać się, właśnie rocznik 2000, 2001, młodzi chłopcy, ale z drugiej strony potrafiący już grać i na pewno, którzy mogliby pomóc. Mam nadzieję, że takie porozumienie będzie między MKS-em a Polonią. A poza tym cały czas szukamy, cały czas szukamy, jest kilku fajnych chłopaków, których nie mogliśmy zgłosić ze względów na to, że już wcześniej grali. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów i zgłosimy ich na wiosnę, więc oni na pewno dużo podniosą poziom zespołu i ten zespół też będzie lepiej już wyglądał. I tak jak mówiłem, drzwi są dla każdego otwarte. Jak zimą będziecie się przygotowywać? Jest już jakiś plan treningowy, sparingowy? Jedziecie gdzieś, już chcecie zagrać jakieś konkretne mecze? To jest jeszcze ustalane odnośnie teraz tego okresu po lidze. Jutro gramy sparing z Koroną Warszawa. Być może za 2 tygodnie też jeszcze zagramy sparing. Trenujemy do 20 grudnia. Po to, żeby naładować akumulatory na Z jednej strony tak, nie chciałbym, żeby
Chłopaki jakoś tak się rozleniwili. Wiadomo, 2 miesiące przerwy to jest za dużo. Będą mieli 3 tygodnie przerwy. Dostaną rozpiski treningowe. Potem 8 stycznia zaczynamy przygotowania. No, oczywiście będziemy grali sparingi. To jest jeszcze ustalane. I potem w marcu liga rusza i mam nadzieję, że już zupełnie inaczej ta Polonia będzie wyglądała pod kątem gry, organizacji gry. Myślę, że dużo lepszych zawodników, dużo więcej przede wszystkim zawodników też już będzie grało. Mam nadzieję, tak jak mówiłem, że też jacyś chłopcy z MKS-u też do nas dołączą. No nie pozostaje nam nic innego, tylko życzyć powodzenia na wiosnę. No, jesień była jaka była, wiosna nasza. Zachęcamy do wstępowania do drużyny rezerw, do oglądania waszych spotkań, zarówno tych domowych, jak i tych trochę dalszych. No i chwila jeszcze dla trenera, może coś do kibiców. No pomimo tych problemów organizacyjnych tutaj już wszystko to dopniemy, bo tak jak mówiłem, ten zespół się tworzy, były pewne problemy takie wynikające no, z różnych rzeczy, z różnych przyczyn. Na pewno na wiosnę już to będzie wszystko poukładane tak, jak powinno być i nie będzie problemów. Jeszcze raz zachęcam wszystkich, nie ma znaczenia, czy starszych, czy młodszych, którzy chcieliby spróbować, którzy chcieliby pomóc nam w budowaniu właśnie tej drugiej drużyny, po to, żeby tą podstawę, ten trzon zespołu zbudować i zarobić.